Witam serdecznie po meczu Wiktoria Borek Korona Czernina. Korona wygrywa 5-1. Ze mną jest trener zespołu Szczerniny, Jacek Ulman. Panie trenerze, słuchamy podsumowania spotkania. Zgodnie z planem wyszliśmy i zdobyliśmy szybko dwie bramki. Tak miało być, bo wiemy, że Wiktoria to twardy zespół, dobrze grający. Można powiedzieć generalnie, że to najlepszy Borek, jaki z nami grał. Druga połowa, tak samo wyszliśmy mocno, strzeliśmy szybką trzecią, czwartą bramkę. Na koniec zdobił Maciek Zarzycki, więc zdecydowane zwycięstwo. Byliśmy lepsi, zostało to udokumentowane golami i myślę, ten wynik się zgadza. Powiem szczerze, że byłem troszkę zaniepokojony tym, że nie było Łukasza Janaszkiewicza, nie było naszego skrzydłowego i nie było PZ-a, ale mimo wszystko tak za bardzo nie było tego widać. No i co to mówić? Czernina dziś posiada taką kadrę, mimo że stawiliśmy się tu w 12 osób, to jakoś nie spada. Ci chłopcy potrafią grać, ci, którzy gdzieś w cudzysłowie są rezerwowymi, wychodzą, grają, robimy wynik. No to jak powiedziałeś, nie było widać. Wiadomo, jakby te osoby były, których tu nie było, to ta jakość by była jeszcze lepsza. Łukasz ode mnie otrzymywał relacje na bieżąco, także tak. Cały czas był z drużyną. Cały czas kibicował. Wiem, że miały wiadomości na bieżąco, bo i Łukasz, i Przemek na stronie, znaczy na naszej grupie pisali brawo pany i dziękowali nam za dobrą grę, czyli wiadomości spływały chyba na bieżąco. A jeszcze takie pytanie do trenera o tym spotkaniu, które miało się odbyć w zeszłym tygodniu. Czy doszło do skutku, a jeśli doszło, to jakie są wnioski? No, doszło do skutku. To było spotkanie w OKF-ie, tak? Nie, na boisku. Na boisku, w sprawie boiska. W sprawie boiska. Tak. No resztę, Paweł, powiem tak, poczekajmy. Było spotkanie, była firma, która robi boiska i nawodnienia. Ona ma tam wycenić, był kierownik Tekomu. Były podane parametry, jaka tam woda, jaka średnica i tak dalej, ale to bardziej wiadomości dla fachowców, a nie dla kibiców. Jest tak, że w konkursie Fundacji Haliny Konopackiej sportowo-lokalnie, kulturalnie OKF ma teraz napisać projekt i później, jeżeli zostanie on wybrany tam chyba jako jeden z sześciu, będzie głosowanie, kibice głosując, znaczy grając w totolotkach będą mogli oddawać głos. Zobaczymy, czy to będzie skuteczne. To już jest po stronie Ośrodka Kultury Fizycznej. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był trener Jacek Ulman, Korona Czernina. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.